Zapraszam dzisiaj do zrobienia innych ozdób choinkowych, czyli ozdób z wiór osikowych. Ja zaprezentuję teraz robienie takiej gwiazdki. Skąd wióry osikowe? No, nie produkujemy sami. Na naszym terenie też nikt nie ma. Po prostu wpiszcie Państwo Osikową Dolinę i otrzymacie przesyłkę. W przesyłce będzie instrukcja. Wióry osikowe wstążka i rureczka, na której będziemy wykonywali nasze ozdoby. Przede wszystkim musimy wymierzyć, tak jak mówi instrukcja, wielkość naszych pasków, jakie będą potrzebne do produkcji. Będziemy potrzebować pasków o długości 10 cm, 14 cm i 16,5 cm. W instrukcji pisze, że możemy zrobić to od razu. No ja nie radziłabym od razu tak robić, dlatego że żeby złożyć jakokolwiek ozdobę, należy składać odwrotnie do kierunku naturalnego skrętu drewna. Jeżeli naturalny skręt drewna jest taki, składamy w tą stronę. Jeżeli to jest większy element, ok, uda się. Ale spróbujmy zrobić z tego kółeczko. Wiórki osikowe nam się łamią. Proponuję po prostu namoczyć. I teraz mamy namoczone wiórki osikowe. Zaczynamy robić, składać płatki do naszych wiórek osikowych. Najdłuższe płatki, czyli 16,5 cm. Zwróćmy uwagę, przypominam po raz kolejny, naturalny skręt drewna to jest tak. Więc w odwrotną stronę. Jeżeli Państwo zaczniecie robić, zobaczycie, jeżeli jest naturalny skręt drewna, po tej stronie wiórki osikowe są takie bardziej szorstkie. Po tej stronie są bardzo gładkie, czyli składamy główny płatek. Składamy, odkładamy, formujemy kształt, odkładamy do wyschnięcia. Pasek o długości 14 cm zwijamy na rurce. Podwójnie spinamy i odkładamy do wyschnięcia. 10-centymetrowy pasek, pamiętając o tym, że w kierunku przeciwnym do naturalnego skrętu drewna, uformujmy i zepnijmy tutaj. I tak po kolei postępujemy ze wszystkimi naszymi wiórami. Moi drodzy, nasze wiórki osikowe wyschły, uzyskały kształt, więc teraz sklejamy łezki. Teraz sklejamy kółeczka skręcane podwójnie. I kółeczka większe, czyli te, które miały 10 cm. W te kółeczko wklejamy kółeczko mniejsze. Nasze elementy do robienia gwiazdki mamy przygotowane, czyli w naszą łezkę musimy wkleić teraz kółeczko.
postępujemy po kolei z wszystkimi pięcioma naszymi płatkami. Wszystkie pięć płatków gwiazdy mamy już przygotowane. Proszę zwrócić uwagę, że mam jeszcze jedno kółeczko, ponieważ kółeczek o wielkości 14 cm, które zwijaliśmy podwójnie, robimy 6. I do tego kółeczka będziemy doklejać po kolei naszą gwiazdę. Gwiazdę z wiór osikowych mamy już zrobioną. Możemy tą gwiazdkę ozdobić. Wystarczy, że posmarujemy leciutko klejem, możemy ją ozdobić brokatem, możemy zostawić ją naturalną. To już tylko i wyłącznie zależy od nas, jaką chcemy mieć gwiazdkę. Dołóżmy do tego jeszcze zawieszkę. I kolejna ozdoba wędruje na naszą choinkę. Zapraszam teraz, żebyśmy wykonali z wiórek osikowych dzwoneczka. Może być pojedynczy, może być dzwoneczek podwójny. To już zależy od tego, jakie uda nam się zamówić i jakie chcemy mieć na naszej choince. Będziemy korzystali z instrukcji, która nam mówi, że trzeba namoczyć wszystkie nasze elementy na dzwonek. Naszego dzwonka skręcamy w odwrotną stronę. Do naturalnego skrętu drewna. Skręcamy i spinamy spinaczami, odkładając, żeby nasz dzwonek nabrał kształtu. Tu są akurat listeczki, więc pamiętając, że składamy do kierunku odwrotnego niż naturalny skręt drewna, składamy to na połowę, o tak, i już mamy nasz listeczek. Też odkładamy go, żeby on nam wysechł. Teraz musimy zrobić jeszcze środek dzwonka, czyli serce. Składamy na połowę. No i oczywiście kokardka, którą zamocujemy jako ozdobę naszego dzwonka. Czyli składamy na połowę, żeby wyznaczyć sobie środek. I nadajemy kształt kokardy. Tu już będziemy musieli posłużyć się nitką. No troszeczkę musimy tutaj ścisnąć. I niteczką związujemy naszą kokardę. Elementy naszego dzwonka odkładamy przynajmniej na noc, żeby one dobrze wyschły i nabrały kształtu. Nasze osikowe elementy na dzwonek już wyschły, więc będziemy je zaczynali sklejać. Zaczniemy może od naszej wstążeczki, która jest przeciągnięta tutaj nitką. W zestawie, który Państwo zakupicie, jest taka bardzo wąziutka osikowy wiórek. Wystarczy to tutaj przymocować i pięknie zakrywamy miejsce łączenia, czyli naszą nitkę. Żeby nasza ładnie wyglądała wstążeczka, zetnijmy jej pięknie rogi. Wstążeczkę mamy przygotowaną. Teraz sklejmy nasz dzwonek.
To jest serce naszego dzwonu, więc też to sklejmy. Żeby umieścić w środku, musimy nadać temu kształt. Nieodzowny klej na gorąco i mocujemy serce naszego dzwonka. Proszę bardzo, tak wygląda w części zrobiony nasz dzwonek. Teraz przymocujemy listki. Ostatni element, czyli wstążka. I kokardka. Osikowy dzwonek jest już wykonany. Teraz możemy nasz dzwonek ozdobić brokatem. Cały, brzegi, wstążeczkę. To już zależy od tego, jaką chcemy mieć ozdobę. Moi drodzy, zapraszam także do wykonania aniołka z wiórek osikowych. Albo z naturalnego, albo aniołka kolorowanego. Będziemy potrzebowali uciąć kawałki, ja już tutaj przygotowałam, żeby było nam łatwiej. 1,5 centymetrowe i 2 centymetrowe. Może zaczniemy od tego, że zaczniemy powolutku skręcać naszego aniołka, żeby nadać mu kształt. Wyznaczamy, pamiętając o tym, że w kierunku przeciwnym do naturalnego skrętu drewna, czyli wyznaczamy tutaj mniej więcej środeczek naszego płatka, naszego tułowia i skręcamy, nadając kształt tego typu. Spinamy i odkładamy do wysuszenia. To jest tułów naszego aniołka. Teraz potrzebujemy skręcić aniołkowi rączki, pamiętając o tym w kierunku przeciwnym. Proszę zauważyć, jak skręcam w kierunku ze skrętem drewna, co się dzieje. Jak się tutaj nam wiórki osikowe zachowują, a w kierunku odwrotnym do naturalnego skrętu drewna nadajemy kształt i mamy już skręcone rączki, czyli to. Zostawiamy do wysuszenia. Teraz skręcamy główkę. Też zostawiamy do wysuszenia. Szerszy pasek będą nasze skrzydełka, czyli to. Musimy go przeciąć tak mniej więcej do połowy i wywijamy. Skręca się tak, czyli wywijamy w odwrotną stronę, zakładając tutaj. Składając w ten sposób. Spinamy, zostawiamy do wyschnięcia. To są włosy naszego aniołka, więc musimy leciutko je tutaj skręcić, nadając kształt. Przypnijmy sobie po prostu.
Mamy przygotowane elementy do wykonania naszego aniołka. No jeszcze zapomniałam o najważniejszej rzeczy, czyli o tym elemencie kołnierzyku. Składamy. Zostawiamy elementy naszego aniołka do wyschnięcia. Nasze elementy wyschły, więc przystępujemy w tej chwili do sklejania. Spódniczkę łączymy teraz nasz kołnierzyk. Zakładamy jego na aniołka i przymocowujemy. W ten sposób. Skrzydełka. Bierzemy skrzydełka i przyklejamy na odwrotną stronę, czyli z tej strony, po to, żeby łączenia nie było później widać, jak przymocujemy do pleców naszego aniołka. Możemy tutaj ładnie zrobić wykończenie i mocujemy skrzydełka do naszego aniołka. Z przodu zamocujmy rączki naszego aniołka. Sklejając najmniejsze kółeczko, przymocujmy to na naszym kołnierzyku. Teraz przygotowujemy głowę. Do której zamocujemy nasze włosy, ale w międzyczasie przygotujmy czuprynkę naszemu aniołkowi, czyli 1,5-centymetrowy kawałeczek wiór osikowych. Przytnijmy na końcu. Zamocujmy czuprynkę naszemu aniołkowi. Zamocujmy włosy. Głowę naszego aniołka mamy gotową. Zostaje nam tylko złączyć z tułowiem. Przygotujmy zawieszkę. Związując na końcu naszą wstążeczkę, aniołek z wiórek osikowych niebieski jest już gotowy. Drodzy Państwo, możemy tego aniołka leciutko posmarować klejem brzegi i po prostu obsypać brokatem, tak jak ten aniołek z naturalnego drewna wykonany. Możemy tego aniołka zostawić tak, jak jest. Możemy jeszcze też tutaj rączki przymocować, żeby tak nie odstawały one od tułowia naszego aniołka. Piękna, oryginalna ozdoba na choinkę jest już wykonana. Jakie Państwo wykonacie ozdoby? Wasza choinka i tak będzie niepowtarzalna. Dziękuję.